Dobry wieczór Pani Suchanow, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w waszym forum dialogu i zgłaszania i zadawania się i zadawania pytań. Tymczasem Pani Klementyno, co skłoniło Panią do zainteresowania się tematyką Ordo Iuris? No po pierwsze Ordo Iuris poznałam jako tę organizację, która stała za projektem z 2016 roku, który miał zakazywać i karać za aborcję. Nie wiedziałyśmy wtedy jako kobiety, w ogóle właściwie nikt tak bardzo nie znał tej organizacji. I wtedy Tomek Piątek zaczął się im przyglądać, pisać na ich temat artykuły. Po jakimś czasie zaczęło mnie to wciągać i zaczęło się zadawać pytania, czy to, co Piątek pisze, a co wydaje się jakimś odjazdem, że jakaś brazylijska sekta zakłada w Polsce organizację, która zakłada Ordo Iuris, że wszystko jest takie łańcuszkowe, że wszystko jest jakieś dziwne, niewyjaśnione, że tam są dziwne sposoby działania, zbierania pieniędzy i tak dalej. Czy to naprawdę istnieje, czy to, o czym on pisze, jest prawdą? Więc zaczęłam wchodzić w te linki, które on pozałączał do artykułów. Akurat głównie to były hiszpańskie, portugalskie języki, które znam, ponieważ jestem iberystką, więc się swobodnie po tym poruszałam. Zaczęłam czytać później dalej, docierać do nowych materiałów, których Tomek jeszcze tam nawet nie zamieścił. I powiem szczerze, że trochę szczęka mi zaczęła opadać, bo się okazywało, że tam jest jeszcze więcej dziwnych, to mówię tak dyplomatycznie, ale tak naprawdę niebezpiecznych historii. I w pewnym momencie już poczułam, że to się nie nadaje na artykuły, w tym sensie, że to jest za dużo, że żaden artykuł nie będzie w stanie pomieścić tego wszystkiego, czego się zdążyłam dowiedzieć. I że trzeba na ten temat napisać po prostu książkę. W pewnym momencie rzeczywiście za to się zabrałam. Zaczęłam pisać książkę, która potem wyszła jako To jest wojna w 2020, czyli jeszcze kilka miesięcy przed protestami, a właściwie w momencie prawie już pandemii, początku pandemii. Skąd pewność, że Ordo Iuris jest powiązane z Kremlem? Bo wydaje mi się, że pani właśnie w książce udowodniła, prześledziła te wszystkie interakcje tej sekty. No i wniosek jest ewidentny taki, że jest ona powiązana z Moskwą. Powiem tak, z której strony nie chcielibyśmy się przyjrzeć Ordo Iuris, z której strony nie zaczniemy, zawsze w jakiś sposób dojdziemy do osób, które są powiązane z Kremlem, albo do organizacji, które są finansowane przez Kreml, albo do organizacji, które są zinfiltrowane przez Kreml, albo obie rzeczy naraz. Więc to jest taka plątanina różnych organizacji światowych, europejskich przeważnie i amerykańskich z odnogą w Ameryce Południowej, które, zwłaszcza amerykańskie, jak po prostu widzę dzisiaj, zwłaszcza w tym kontekście Ukrainy i po tym, jak był Trump, a przed Biden, były wyjątkowo naiwne i dopuszczały do siebie takich agentów kremlowskich, które infiltrowały te organizacje, tak samo jak zinfiltrowano organizację National Rifle Association, to jest taka organizacja zajmująca się bronią w Ameryce. I tam był taki duży skandal, ponieważ przyłapano agentkę, ona potem odsiedziała swoje, wróciła do Rosji już i to było w czasie poprzedzającym wybory, kiedy Trump wygrał. Więc tam bardzo dużo takich się osiedliło agentów wpływu. Agent wpływu to jest taka osoba, która nawet nie chcąc działa na czyjąś rzecz w interesie jakiegoś państwa, jakby jest kierowana, wydaje się, że jakby realizuje swoje pomysły, swój jakiś interes, a jest to jednocześnie interes kogoś jeszcze drugiego stojącego za nim. I rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych takich agentów wpływu sporo się pojawiło w organizacjach religijnych, fundamentalistycznych. I co więcej, wywiad bardzo bał się wchodzić w te organizacje i je prześwietlać, no bo uważano, że to religia, kwestia wyznania, że to jest takie niedelikatne i tak nie powinno może być, do czego FBI samo się przyznało w pewnym momencie. Więc mamy do czynienia z organizacją, która z każdej strony jest otoczona agentami wpływu, organizacjami zinfiltrowanymi albo finansowanymi. Sam Ordo Iuris, nie znalazłam takiego potwierdzenia, żeby miał przelew z Kremla, o co mnie czasami ludzie pytają. Ja przypuszczam, że raczej nie będzie tak szło, że dostaniemy po prostu nawet jakiś przeciek od dzisiejszych hakerów, którzy się włamują na kremlowskie komputery i będziemy mieli dowód na to, że Ordo Iuris jest finansowany przez Kreml. To raczej się odbywa poprzez pośredników,
i tak dalej. Więc na pewno jest to organizacja, która jest bardzo mocno otoczona, współpracuje z organizacjami zinfiltrowanymi przez Kreml, finansowanymi i jednocześnie realizuje dokładnie tę samą agendę, którą realizują ci agenci wpływu i w Stanach, i w Hiszpanii na przykład. Tam jest organizacja, która bardzo mocno jest przesiągnięta Kremlem i jest jednocześnie partnerem Ordo Iuris, więc Ordo Iuris jest podejrzaną organizacją ze względu na swoich partnerów oraz agendę, którą realizują, która jest bliźniacza do agendy tych właśnie organizacji. O, nie słyszałam, przepraszam. Jak to jest, że oni przenikają do struktur władzy i narzucają swój styl i swoje, można tak powiedzieć, upodobanie, które właśnie mamy, jest to przypadek na przykład wyroku Trybunału Konstytucyjnego o tym. Tak, te organizacje są ze sobą bardzo dobrze połączone od kilku lat, przynajmniej od 2013 roku, kiedy jednocześnie zaczęło Putinowi stawiać poparcie w Rosji, zaczęła się Ukraina, to znaczy jakby wymyślił tą Ukrainę, ja tak na Ukrainę trochę po to, żeby sobie właśnie podbić punktów, żeby zmobilizować ludzi, bo wojna zawsze mobilizuje elektorat i w tamtym czasie te organizacje zaczynają bardzo mocno zaczynają ze sobą współpracować i wtedy zaczynają się wymieniać różnymi szkoleniami, know-howem, możliwościami, jak zbierać pieniądze wśród jakichś followersów. I sądzę, że i między innymi te sprawy prawne były jednym z takich pierwszych punktów w ich agendzie, to znaczy musimy się jak najszybciej dostać do tego miejsca, gdzie jest tworzone prawo, żeby mieć wpływ na rzeczywistość. I każda z tych organizacji w swoim kraju zaczęła to robić poprzez różne manewry w zależności od systemu politycznego, ale oprócz tych poszczególnych narodowych legislacji i miejsc, gdzie legislacja się tworzy, zaczęli opanowywać także instytucje międzynarodowe. Także na przykład weszli do ONZ-u, zostali doradcami przy ONZ-cie, różne organizacje dostały taki status. Dzisiaj Rosja na przykład jest wyrzucana już z ONZ-u, a oni przez lata głosowali razem z Rosją i Arabią Saudyjską. Także to są kolejne takie tropy, które pokazują, czyje interesy były w tym czasie realizowane. I to był taki plan zdobywania jakby tej twierdzy władzy. Oni sami nie lubili wchodzić do tych władz, na przykład, żeby się stawać politykami, woleli być takimi osobami, które gdzieś tam za kurtyny mają wpływ na rzeczywistość, więc oni są poobsadzani raczej po różnych fundacjach, think tankach, które doradzają, które piszą raporty, podsuwają rządzącym analizy, ale nie do końca biorą odpowiedzialność polityczną, taką merytoryczną za to. Chociaż w Polsce trzeba przyznać, że jest trochę osób z Ordo Iuris poobsadzanych, związanych z Ordo Iuris, bądź wywodzących się poobsadzanych w różnych instytucjach. Na przykład w Sądzie Najwyższym jest ich były prezes, pan Aleksander Stępkowski. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych był kiedyś również ten Stępkowski, później go wywalono, ale dzisiaj jest na przykład tam pan Jabłoński. Są też blisko z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ich jest również polecany przez nich, promowany przez nich Rzecznik Praw Dziecka, który jest powiązany z aferą Pegasusa, o czym wiemy teraz, że on był tą osobą, która w Ministerstwie Sprawiedliwości przesuwała najważniejsze papiery związane z tym, że ministerstwo będzie finansowało taki projekt. No więc tutaj jest bardzo dużo zagrożeń, bo dostali się do miejsc kluczowych, jak MSZ, jak Sąd Najwyższy, i pan Aleksander Stępkowski jest w komisji, która będzie aprobowała wybory przyszłe, legalność wyborów, więc może stwierdzić, że wybory były bądź nie były legalne. Z drugiej strony mamy osobę związaną z Pegasusem, no i z tego troszeczkę się nazbierało, takich kluczowych stanowisk, które miały być prestiżowe, a jednocześnie widzę teraz po kilku latach, że były po prostu miejscem do realizowania jakiejś niebezpiecznej agendy. Używam te słowa niebezpieczne, bo chyba od momentu Pegasusa możemy to już tak nazywać. To jest niebezpieczne, to nie tylko jest kwestia zagrożenia dla zdrowia kobiet, życia, o czym jako członkini strajku kobiet mogę mówić, ale po prostu w tym momencie już chodzi w ogóle o nasze państwo i jeszcze w świetle tego, co się dzieje w tym momencie w Ukrainie, no to chyba już nie możemy mieć wątpliwości, że bardzo dużo dziwnych rzeczy wokół nas się działo. Zaczynamy się przyglądać politykom i postaciom publicznym, które
jak czujemy, mogą mieć związek, mogą być agentami Kremla. Mówię tutaj o Grzegorzu Braunie na przykład, który jest teraz pod obstrzałem i kilka jeszcze innych postaci. Dzisiaj na przykład się pojawiła informacja o panu Jacku Wilku, byłym też pośle, który jeździł na Krym i też pytanie, czy wiedział, po co jeździ, jakie to były okoliczności i tak dalej. Trwa śledztwo ponoć w ABW, co troszeczkę mnie dziwi, że te władze się, te służby zabrały za takie tematy. No ale sytuacja geopolityczna jest tak maksymalnie napięta jak nigdy chyba od II wojny światowej, że rzeczywiście w tym momencie trzeba sobie zadawać pytania, kim są różni ludzie, którzy są w naszym życiu publicznym, jaką naprawdę pełnią rolę, co oni tam robią i czy ich kontakty z organizacjami zinfiltrowanymi, finansowanymi przez Kreml nie są również zagrożeniem dla naszej państwowości w tym momencie. Dziękuję. Jeszcze takie ode mnie pytanie. Parę tygodni temu byliśmy świadkami rozpadu delikatnego w Ordo Iuris. Powstała fundacja Lagos. Tak, po skandalu obyczajowym. Czy uważa pani, że oni będą mieli podobne powiązania właśnie z tymi organizacjami? Czy tutaj może pani chyba Pawłowska, z tego co pamiętam, i pan Zych zostaną tacy, no nie będą się łączyć znowu z właśnie z tymi rosyjskimi wpływami? Jeśli patrzymy na listę organizacji, z którymi mogą współpracować, bo oni związani są z Kolegium Intermarium wciąż, no to jest ten sam zestaw organizacji i osób. Natomiast co ten logos dokładnie będzie robił, bo jakby powstanie tego logosu przysłonił ten skandal obyczajowy i oni zadeklarowali pewne rzeczy, że tam domena zdrowia, nawet kwestie jakieś klimatyczne mają się pojawiać, ale co dokładnie będą robili czy udźwigną się przede wszystkim spod tego ciężaru obyczajowego, nie wiem. Na pewno będzie trzeba się przyglądać tej organizacji. Przypuszczam, że tam pomiędzy nimi jest ostry spór w tym momencie, także dotyczący źródeł finansowania, więc Ordo Iuris, mając już swoją mocną pozycję, będzie starało się pewnie pozamykać wszystkie kurki z pieniędzmi dla swoich konkurentów, bo najpierw wyglądało na to, że były takie zapowiedzi, że będą w pewnych aspektach ze sobą współpracować, ale zdaje się, że teraz po tym wszystkim, co zaszło, ta współpraca jest już niemożliwa, tak mi się wydaje. Więc powstała konkurencja na bazie na jakichś innych ambicji i potem określona skandalem obyczajowym, ale czy się przebije? No i teraz jeszcze kwestia wojny w Ukrainie. No timing jest bardzo specyficzny, nie mam pojęcia, co im z tego wyniknie. Na pewno trzeba się im przyglądać, to wiadomo. Nie słyszę teraz. Przepraszam. A mogę jeszcze takie ostatnie pytanie, to już naprawdę obiecuję, że dopuszczamy słuchaczy. Pani Marta Lempart miała rozprawę w sądzie, sąd stwierdził, że nie można mówić, że Ordo Iuris jest opłacane przez Kreml. Czy po prostu to polegało na tym, że właśnie nie mogliście państwo znaleźć bezpośredniego przelewu i dlatego sąd tak stwierdził? Nie, to inaczej wyglądało. Ordo Iuris, jeśli znamy Ordo Iuris jako organizację, która uwielbia pozywać za wszystko. Wystarczy na Twitterze napisać coś, co jest dla nich niemiłe i można się spotkać z odpowiedzią ze strony prezesa Ordo Iuris, pana Jerzego Kwiatkowskiego, że pozew już jest szykowany. I tak się zdarzało wielu osobom, tak się zdarzyło również Marcie, która wypowiedziała zdanie, właśnie którego zabroniono jej powtarzać, o Kremlu jako fundamentalistach sponsorowanych o Ordo Iuris jako fundamentalistach sponsorowanych przez Kreml, przepraszam. Tylko, że pozywając wszystkich dookoła, oni mniej lubią już, żeby dochodziło do tych procesów, do takiego etapu merytorycznego, a zwłaszcza w takim temacie jak Kreml. I mam podobnie, ponieważ jestem pozwana za książkę To jest wojna, jestem pozwana za tweety, które napisałam na ich temat, za wszystkie wywiady, których udzieliłam, za to, co teraz na przykład mówię, być może też będę pozwana, będzie dołączone do listy. Z tym, że Marcie, tak jak mi,
mi próbowano, Marcie to uczyniono, zabezpieczono możliwość wypowiadania takiego zdania. To znaczy nie doszło do procesu, ale na wstępnym etapie przekonano sąd, żeby wydał takie zabezpieczenie, że Marta przez rok najpierw, potem to zostało przedłużone o drugi rok, czyli już 2 lata, nie może wypowiadać tego zdania. A tymczasem nie ma żadnego procesu sensu stricto. Nie doszło do żadnej sesji, podczas której Marta by wyjaśniła, dlaczego tak powiedziała, dlaczego uważa, że są fundamentalistami i dlaczego uważa, że są sponsorowani przez Kreml. Tam się dzieje ciągle jakaś papierologia, ale nie dochodzi do tych merytorycznych spotkań. Na razie mój też proces z nimi podobnie wygląda, tylko że jeszcze wciąż się toczy w taki naturalny sposób dla takich procesów, ale na przykład w przypadku Tomka Piątka wiem, że kiedy go oskarżono, to przez lata ten proces był przedłużany, odraczany z ich strony i tak dalej. Czyli jest coś, czego się boją i to widzę też teraz, kiedy zaczynam przypominać o ich jakichś koneksjach z osobami okołokremlowskimi. Jest to punkt, którego oni bardzo nie lubią. Byli w stanie nawet stworzyć całą kampanię przeciwko mnie, mnie oskarżając o to, że jestem agentką, że byłam w Moskwie w 2019 roku, kiedy w Moskwie w 2019 roku byłam właśnie po to, żeby dowiedzieć się czegoś na temat Ordo Iuris. Więc jakby to jest odwracanie kota ogonem i przez to, że byłam w Moskwie, a byłam tam po to, żeby zebrać materiał do książki, jestem już w tym momencie dzisiaj oskarżona o to, że jestem agentką. A to wszystko po tym, jak zaczęłam przypominać te kremlowskie ich powiązania, to sądy jakby bardzo chętnie pozywają, mniej chętnie uczestniczą w merytorycznych dyskusjach, ale bardzo chętnie organizują kampanię przeciwko komuś. I ze 2-3 dni temu na przykład zorganizowano taką wobec mnie. Więc to w ogóle nie chodziło o to, o co pan pyta. I właśnie tutaj mam nadzieję, że wytłumaczyłam już cały mechanizm tego działania. To są sprytni ludzie, którzy wiedzą też, że można skorzystać z czegoś takiego jak zabezpieczenie. Próbowano też takie zabezpieczenie wystosować wobec mojej książki, ale obroniłam tą rzecz, aczkolwiek dowiedziałam się o niej przez przypadek, bo normalnie jakby sąd nie powiadamia też o tym, że takie coś się odbywa i udało mi się to zastopować. Inaczej na przykład moja książka musiałaby ukazywać się z erratą w każdym egzemplarzu, konfiskowane mogłyby być te, które są, egzemplarze, które są w magazynach i tak dalej, i tak dalej. Więc mierzyli wysoko, ale na razie nic im z tego nie wyszło. A dowody? Dowody mamy na pewno na to, że są fundamentalistami, a że są sponsorowani przez Kreml. Nie mam bezpośrednich dowodów na to, ale mam dowody na to, że dostają pieniądze od organizacji hiszpańskiej, która owszem jest finansowana przez Kreml. Przez człowieka dokładnie, który sponsorował również Donbas i pomagał zorganizować inwazję na Krym. Dziękujemy. To teraz poprosimy pierwszą osobę. Maju? Dobry wieczór, pani Klementyno. Dobry wieczór wszystkim. Pani Klementyno, ja mam takie pytanie, ponieważ trochę wyczerpaliście państwo wątek Ordo, więc w stosunku do Ordo to bym miała takie nawiązanie i takie pytanko, ponieważ ja zaczynam zauważać takie coraz większe związki właśnie specyficznej tej grupy Konfederacji, tak. Którzy z Ordo Iuris, jakiej wielkości to są związki, o ile by pani, że tak powiem, wiedziała i mogła odpowiedzieć. Drugie pytanie, w jakim miejscu według pani dziś znajdują się prawa kobiet? Czy dziś w roku 2022 jest u nas w Polsce lepiej czy gorzej niż było 30 lat temu, zaraz po tych takich przemianach i po odzyskaniu przez nas takiej trochę, można powiedzieć, tej solidarnościowej niepodległości? I kolejne pytanie, dlaczego przekaz pani Klementyny Słuchanow i pana Tomasza Piątka, pomimo tego, że jest tak, że tak jaskrawo obnaża i przedstawia związki władzy i organizacji takich jak Ordo, ma poniekąd taki problem z przedostaniem się do wiadomości opinii publicznej i dlaczego ta opinia publiczna wykazuje takie jakieś zjawisko, że owszem, wiemy, ale jesteśmy tacy niby oburzeni, a tacy naprawdę to, no,
przychodzi do takiej, do takiej normalności nad tym wszystkim. Nie oburza nas to aż tak bardzo. Coś, co powinno być nieprawdopodobnym skandalem, bo przecież wygląda to tak, jakby ta cała, że tak powiem, rządowa sfera i już Konfederacja i cała reszta zaczynała być obsiadana przez takich agentów, którzy... No, którzy no, są takimi usłużnymi, nie dość, że tak powiem, niezbyt drogimi agentami drugiej strony. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Bardzo podoba mi się wyrażenie niezbyt drogimi agentami. To rzeczywiście jest chyba sytuacja opisująca doskonale to, co się dzieje. Pierwsze pytanie dotyczące Konfederacji. Jeśli chodzi o afiliacje polityczne, i z kim jest po drodze Ordo Iuris, no to zdecydowanie jest mi po drodze z Konfederacją. To nie było takie oczywiste od samego początku, bo wydawało się czasami, że oni tak trochę z PiS-em, tak no jakby trochę jak wiatr zawiał. Natomiast od 2019, od wyborów jednych i eurowyborów, przepraszam, to się zaczęło stawać oczywiste, bo zdecydowanie po prostu cały profil, na przykład Twittera, który śledzę, oraz wtedy jeszcze Facebooka Ordo Iuris, był pełen bezpośrednich już zwrotów pokazujących wsparcie dla Konfederacji. A w tym momencie jest jeszcze tak dodatkowo, że to jest również i afiliacja towarzyska, ponieważ jedna z głównych prawniczek Ordo Iuris wyszła za mąż za pana Krzysztofa Bosaka. Więc to już są bardzo bliskie relacje. Z tego związku już się nawet zdążyło narodzić dziecko. To jest podobna zresztą sytuacja jak na przykład tej organizacji hiszpańskiej, o której wspominałam. Ona jakby, tam są dwie takie organizacje, tak prezes jest ten sam, ale byty są dwa. Jedna nazywa się ASTEOIR, druga Citizen Go. I one, te organizacje również wspierały i to wyszło podczas takiej prowokacji dziennikarskiej, że również i pieniądze dla nich zbierały, dla partii hiszpańskiej Vox. Tak samo jest w Hiszpanii. Wszystkie te organizacje, które znamy, które są powiązane z Ordo Iuris, wspierały jednocześnie Salviniego. Także to jest to samo zjawisko wszędzie po kolei. We Francji Le Pen, w Holandii ichniejszych, jakichś tam młodych faszystów i tak dalej. Więc to jest to naturalne powiązanie tych organizacji. Pyta pani o prawa kobiet. Ja kiedyś, te 30 lat temu, byłam nastolatką. Nie pamiętam dobrze tego roku 93, kiedy wprowadzono kompromis aborcyjny. Ja tego po prostu jakoś nie miałam uświadomionego. Zresztą mieszkałam gdzieś na prowincji. To nawet nie wiedziałam, że były jakieś protesty w Warszawie. Poza tym mówię, była młoda. Gdzieś w liceum, ale pamiętam przez lata moje wizyty u pani ginekolog, która za każdym razem, jak coś się działo w prawie całym dotyczącym antykoncepcji bądź sytuacji okołoporodowych, za każdym razem jakby komentowała mi te fakty i mi się to wtedy wydawało takie no niepotrzebne w ogóle, o co jej chodzi, dlaczego ona mi ciągle o tym mówi, więc na przykład zwracała uwagę, że antykoncepcja była refundowana przez państwo, przestała być refundowana przez państwo. Potem w następnym roku było tyle procent refundowanych, a w następnym roku już było mniej procent refundowanych. I tak po kolei jakby te rzeczy odpadały. I rzeczywiście po latach już jako po prostu matka sama zdałam sobie sprawę z tego, że no coś jest nie tak. Teraz moja córka jest nastoletnia i ja mam wrażenie, że z jednej strony oczywiście świat posunął się do przodu, jakby dużo więcej rzeczy może, ma się telefony, można się wiele rzeczy dowiedzieć, których my wtedy nie mieliśmy się skąd dowiedzieć, ale no w Polsce nie ma tabletki dzień po. Z antykoncepcją to jak znam te organizacje, też będą próbowały ją atakować. Także żyjemy w specyficznym czasie, gdzie raczej następuje jakaś degradacja niż progres. Teraz trzecie pytanie. Dlaczego pomimo tego, o czym my mówimy, to wszystko tak wygląda i wydaje się, że jesteśmy oszołomami, już maniakami, którzy non-stop opowiadają o tym samym razem z Tomkiem Piątkiem i kilkoma jeszcze dziennikarzami, którzy śledzą takie wątki. Nie umiem tego dokładnie wytłumaczyć. Widzę natomiast teraz zmianę
widzę, jak aktywni ludzie się stali w śledzeniu troli, w zrozumieniu tego w ogóle, czym jest troll, że na trolle po prostu nie odpowiadamy, niech sobie tam się wyżywają, nie angażujemy się w rozmowy z nimi. Teraz wypłynął właśnie temat na przykład tego Jacka Wilka. Jakikolwiek poseł, postać ma jakieś związki gdzieś tam dziwne, na przykład Brown, który spotykał się ze szpiegiem, który został wydalony z Polski w Moskwie i ma jego zdjęcia na swoim Facebooku w totalnie nieostrożny sposób, po prostu afiszując się z tą znajomością, to teraz ludzie zaczynają sobie zadawać pytania i być może jest to czas, kiedy wszystkie nasze śledztwa przestaną wydawać się jakimś odlotem właśnie maniaków, a zaczną przepływać do instytucji, które powinny się tymi sprawami zajmować, bo problem polega na tym, że tą robotę, którą ja wykonałam Piątek i kilka jeszcze innych osób, to powinien wykonywać kontrwywiad, tylko że my nie mamy tego kontrwywiadu, bo został zlikwidowany przez pana Macierewicza, a służby zajmują się czym innym i jesteśmy zdani właściwie sami na siebie. Być może sytuacja w Ukrainie troszeczkę to zmieni, ale ja się obawiam, że ona może iść w tą stronę, że jak już się przewali to, co z czym teraz mamy do czynienia, tym pierwszym momentem, szokiem, gorączką i tak dalej, to w przyszłości się okaże, że to ja zostanę na przykład, będę miała przeszukania w domu, będę skarżona przez prokuraturę i ciągana po sądach czy po aresztach, bo powiedzą, że to ja jestem tą agentką, tak jak Ordo Iuris właśnie już próbowało mi mówić kilka dni temu. Ja się troszeczkę boję, że to jest w tym momencie taki moment przebudzenia, otworzenia oczu, ale władza i tak pozamiata te sprawy, a jeśli będzie chciała z tym coś zrobić, to weźmie takich ludzi jak ja, którzy badają te wątki, którzy owszem rozmawiają z różnymi osobami po to, żeby uzyskać informacje na ten temat, ale to nie znaczy, że ja z nimi spiskuję, tylko po prostu są naszymi źródłami informacji i na takiej podstawie, że na przykład mam numer telefonu jakiegoś tam kogoś w telefonie, zostanę oskarżona o szpiegowanie na rzecz innego kraju. Naprawdę zaczyna się tylko obawiać, że może pojawić się za jakiś czas taki przypadek, że któryś ze znanych dziennikarzy, który badał takie wątki, któregoś dnia dowiemy się, że właśnie ktoś, jakieś służby przyszły do niego do domu i zabrały go. Dziękuję. A przepraszam, ile pani ma spraw założonych sądowych? Liczyła pani? Nie, właśnie jestem taką abnegatką, że nie liczę tych spraw i szczerze mówiąc prawie na nie nie chodzę, chodzę tylko na jakieś, no jak muszę być świadkiem u kogoś, bądź jest dwie takie sprawy, które uważam dla siebie za ważne. Nie wiem, natomiast wiem, że jakby, żeby podać jakiś tam rozmiar tego wszystkiego, wiem, że Marta Lempart sobie policzyła tę sprawę i ma ponad 70, więc ja przypuszczam, że mogę mieć trochę mniej niż ona, ale nawet nie wiem ile. Zresztą niektóre sprawy są zamknięte albo jakieś śledztwa jakoś upadły. W wielu też przypadkach wygrywamy w sądach. Właściwie ponad 90% spraw takich, o które policja nas oskarża na ulicach, jest później wygrywanych. Więc ja po prostu stwierdziłam, to bardzo dużo konsumuje czasu. Te sprawy, zajmowanie się tym, rozmawianie z prawnikami, chodzenie chociażby na pocztę po awizo. A ja uważam, że mam no, dużo jeszcze innych ważnych spraw do zrobienia i na tym się skupiam. Staram się po prostu nie rozpraszać, bo to też jest robione po to, żeby nas rozproszyć i wykończyć. Ja nie zamierzam się ani rozproszyć, ani nie zamierzam się dać wykończyć. Dlatego nie liczę tych spraw i nie bardzo się nimi interesuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, Aniu. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, pani Klementyno. Ja mam takie pytanie, bo czytałam kilka wywiadów z panią i też jeśli chodzi tutaj o tą sprawę Ordo Iuris, czy nie ma szansy, żeby jakoś udowodnić, kto bezpośrednio, te związki z Kremlem, kto bezpośrednio bądź też pośrednio zarządza organizacją w Polsce, bądź też
w pośredni sposób jest finansowana, bo to tak jakby no w prawie są znane, znana terminologia bezpośredniego, pośredniego zarządzania, bezpośredni wpływ, czy też pośrednie finansowanie, więc wydaje mi się, że na bazie tych materiałów i tych wywiadów, co ja z panią czytam, to wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, żeby udowodnić te powiązania. Tylko pytanie, komu udowodnić? Ja mogę udowodnić czytelnikom jako osoba pisząca, jako badaczka, natomiast tą rzeczą powinna się zająć przede wszystkim najpierw prokuratura. Nie zajęła się tym, bo się zajmuje innymi rzeczami. Rzeczywiście jest tak w przypadku Ordo Iuris, że oni są założeni przez coś, co jest już w wielu krajach uznawane za sektę brazylijską, z którą są też bardzo związani finansowo, zresztą jakby wpisowe pierwsze pieniądze przez pierwsze lata dostawali od nich. Teraz te sprawy finansowe pomiędzy nimi są bardziej skomplikowane, powiedziałabym może i nawet zagmatwane. Ja widzę takie światło, które by mogło nas doprowadzić gdzieś dalej i nad tym pracuję, ale musiałabym mieć jakiegoś partnera w państwowych instytucjach, który chciałby naprawdę rzetelnie i uczciwie się tej sprawie przyglądać i wyciągać z tego konsekwencje. Zastanawiam się jednak, że jeśli nie wydarzy się to w Polsce, a uda mi się takie dowody pozbierać, bo na razie mam bardzo dużo poszlak, mam pewne dowody, ale to nie są jeszcze bezpośrednie kontakty, pośrednie tak, bezpośrednie jeszcze nie. Zastanawiam się jednak, czy jakieś instytucje europejskie w tym momencie wojennym nie mogłyby się polskiej organizacji przyjrzeć. Tutaj potrzebuję jakiejś ekspertyzy prawnej i właśnie w tym momencie się za tym rozglądam, za jakąś poradą w tym temacie. Pani Klementyno, mam pytanie. No, mamy na przykład Fundację Batorego, która to jest amerykańska fundacja, która stoi, tak, jest no, tak jakby obserwatorem demokracji, praworządności, monitoruje, generuje coroczne raporty. Nie sądzę, aby tam ktokolwiek powiązany z Ordo Iuris pracował. Czy takie organizacje nie mogłyby pomóc, takie pozarządowe, bo wydaje mi się, że powinny podjąć taki temat. Zresztą to nie tylko Fundacja Batorego. Myślę, że kilka znalazłabym takich fundacji i takich organizacji międzynarodowych. Tak, jeśli ma pani ochotę, możemy być w kontakcie. Batorego oczywiście znam, być może są organizacje, których nie znam. Tutaj myślę, że przede wszystkim potrzebny jest bardzo dobry prawnik i osoba zorientowana w instytucjach, gdzie można z takimi pismami informującymi o takiej organizacji pójść. I to jest właśnie to, czym w tym momencie się zajmuję. Gdyby pani tutaj mogła służyć jakąś pomocą, to bardzo chętnie, jak najbardziej, bo jestem sama w tym. A jeszcze pani, no, chciałam tylko dodać, że to wcale nie jest takie trudne prześledzenie powiązań, między, nawet jeśli to na cały świat się rozciągają te spółki. Powiązania to jakby zorientowania w gąszczu tych europejskich instytucji i prawnika, który pomoże dobrze napisać takie pisma, gdybyśmy chcieli takie złożyć. Że w takim razie możemy zaoferować się, że pani pomożemy? O, świetnie, tak, jeśli możecie, tak, tak. Dobrze. To potem się dogadamy. Proszę, Maju. Takie trochę bardziej prywatnie, pani Klementyno. No, pani jest normalną kobietą, trzeźwo myślącą, tak mniej więcej jak ja, pragmatyczką, stojącą twardo na tej ziemi w XXI wieku. Ile razy, siedząc tak prywatnie z Martą Lempart, miałyście panie tak po ludzku i zwyczajnie dość bicia głową ten polski buraczany beton, i powiedzenia tak, że panią ręce opadły i powiedzenia tak po prostu, a właściwie co nas to wszystko obchodzi, przecież my też możemy iść na grilla albo, nie wiem, pobujać się na łódce i właściwie to z tej walki kobiecej tylko same kłopoty, wiecznie te rozprawy sądowe, wiecznie te paszkwile
w prasie i wszędzie i wiecznie to obrzucanie błotem. Ile było takich momentów, czy w ogóle były? No takie co. Każda osoba, która się w coś angażuje, no i w tym momencie w takie działania już polityczne w sumie, no musi się z tym liczyć, że będzie spotykała się z takimi rzeczami, jak na przykład jakieś przecudne ataki prasy prawicowej, memy, czy trolle, czy hejt. A z drugiej strony każda osoba ma jakiś tam system odpornościowy, że ma różne momenty, kiedy ma dosyć, albo ma inne systemy, które pomagają jej przetrwać to wszystko. Więc ja nie przypominam sobie takiego momentu, żebym ja tak strasznie miała dosyć i się załamywała. Natomiast Marta też widzę rzeczywiście w takich momentach różnych, że chwilowo ma dosyć, ale ona potem ma dosyć przez 5 minut, potem znowu się zabiera do roboty. Ja mam po prostu dobrze skonstruowany taki system zabezpieczania sobie jakiejś równowagi, że tak powiem, pomiędzy i życiem prywatnym, i tym zawodowym, i jakimś fizycznym, ponieważ właśnie mój sposób głównie polega na uprawianiu jakichś sportów, ćwiczeniu i tak dalej, gdzie mam szansę się jakoś nie tyle wyżyć, co zresetować. Więc, ale takiego jakiegoś wielkiego kryzysu nie miałyśmy. Ja pracuję też w takim trybie, że albo jestem zaangażowana bardzo tak w działanie, albo piszę, więc mam też takie momenty, kiedy jestem oddalona od rzeczy, właściwie zamknięta w domu, jak w jakiejś wieży, więc jestem w takim rozdwojeniu troszeczkę, ale to jest dobre, bo właśnie ma się dystans do spraw. No teraz w tym momencie na przykład, jak się wydarza coś takiego jak Ukraina, to nawet nie ma takiego momentu, żebyśmy mogły sobie powiedzieć, że chociaż byłyśmy wszystkie zmęczone bardzo, jesteśmy zmęczone po jeszcze 20 roku i po 21, ale kiedy dzieje się coś takiego, to po prostu się angażuje jakby wszystkie siły, jakie się ma do tego, żeby robić coś, żeby ludzi nie zostawiać samym. Ja myślę, że jak się to wszystko skończy, to sobie pojedziemy na jakieś Bahama czy jakieś inne wakacje. Na przykład Marta przez kilka lat nie była na wakacjach. W zeszłym roku już ją wygoniłyśmy tak po prostu siłowo prawie, że ja natomiast zawsze bardzo dbam o wakacje, no ale to też jest kwestia, że mam rodzinę i muszę po prostu gdzieś czasami z rodziną wyjechać. Więc to różnie bywa, ale nie miałyśmy takiej jakiejś strasznej załamki. Czasami tak, jakieś takie drobne sytuacje, że opadają ręce, raczej takie dotyczące chyba naszego środowiska, jak widzimy, jak czasami ludzie troszeczkę, że tak powiem, głupio się zachowują, w tym sensie, że jest bardzo dużo konfliktów, które są zupełnie niepotrzebne. Ludzie dorośli zachowują się jak niedorośli i to jest w zasadzie coś, co najbardziej razi. A to, co się dzieje po drugiej tak zwanej stronie, no to już jest jakby dla nas normą. Tam się nie spodziewamy niczego dobrego. Więc mało takich momentów. Raczej zahartowany i przyzwyczajony do takiego trybu, że raz są doły i trzeba zapieprzać, a raz przez chwilkę można odpocząć. A czy uważa pani, że jako strajk kobiet odniosłyście sukces właśnie w zeszłym roku? To było, tak, w zeszłym roku. Tutaj są dwa pola, które można rozpatrywać. Można rozpatrywać sukces taki polityczny i tu rzeczywiście nie wyszło tak, jakbyśmy chciały, ponieważ wszystko poszło w jeszcze gorszą stronę i coraz bardziej znajdujemy się po tej gorszej stronie, właściwie z każdym miesiącem coraz bardziej. Ale pod względem takim społecznym, czyli w tej dziedzinie, w której jesteśmy aktywne właśnie w społeczeństwie, wśród ludzi, otoczone, słuchamy ich, rozmawiamy i tak dalej, to sukces jest ogromny. Po prostu zmiana świadomości Polaków, jaka nastąpi Polek, jaka nastąpiła w tym okresie, co pokazują wszystkie sondaże, badania i tak dalej, jest diametralna. Mnie osobiście to najbardziej cieszy, dlatego że to jest zmiana, której nie da się osiągnąć od tak, że przyjdzie na przykład jakiś polityk, napisze jakieś prawo i każe nam już żyć od tego momentu, że w tym momencie już akceptujemy na przykład osoby LGBT, a wcześniej nie akceptowaliśmy. Tego się nie da z rozdzielnika zrobić. Więc ta zmiana w głowach ludzi jest najistotniejsza, bo ona będzie kształtowała młodych ludzi zwłaszcza naszą przyszłość.
A to niepowodzenie polityczne jest chwilowym niepowodzeniem, dopóki ci, którzy są przy władzy, będą przy tej władzy. I teraz pytanie, jak długo będą przy tej władzy, to już jest jakby kwestia dla nas wszystkich do rozwiązania przy najbliższych wyborach, albo po tym, jak się okaże, że przy wyborach było coś nie tak, z tym znakiem zapytania, co zrobimy dalej. Czy będziemy protestować jak Białorusini, czy nie będziemy. Teraz już ta wojna ukraińska, rosyjska w Ukrainie jest chyba takim totalnym game changerem, więc nie będziemy istnieć jako Polska, jeśli coś się u nas wydarzy, bez związku z tym, co się wydarzyło w Białorusi, w Ukrainie. To na pewno będzie powiązane. Nie wiemy tylko jeszcze dokładnie jak. Więc tak i nie. Jest z jednej strony sukces ogromny, społeczeństwo jest gotowe na duży stopień progresywności, natomiast politycy są do kitu i nie są w stanie sprostać oczekiwaniom ludzi, którymi rządzą. No ale tutaj wydaje mi się, że na pewno duży wpływ ma episkopat. Przecież to wiadomo, że episkopat... W robieniu głupich rzeczy, które odciągają ludzi od kościoła, to tak. No tutaj wydaje mi się, że właśnie edukacja wygrywa w końcu z ociemnieniem. Tak. Tak, to miałam na myśli właśnie. Te zmiany są, one oczywiście są wywołane sytuacjami, które pochodziły z tej sfery politycznej. I one nastąpiły w niezwykłym przyspieszeniu. Normalnie one by się odbywały stopniowo, gdzieś tam powoli, może za 30, za 20 lat byśmy doszli, może za 20 lat byśmy doszli do takiego etapu. Natomiast to, co się wydarzyło, przyspieszyło to wszystko bardzo mocno. A czy ma Gdzie panie aspiracje polityczne, bo ja zauważyłem, że mamy problem z lewicą. Lewicą, mhm. która powinna wspierać właśnie takie ruchy jak strajk kobiet i wydaje mi się, że no na pewno w sytuacji obecnej, kiedy są te przepychanki na lewicy, no brak jest zaangażowania tej przestrzeni, którą młodzi ludzie na pewno potrzebują i by wspierali wielkim gronem. Czy macie panie aspiracje polityczne? Tak, to prawda, na lewicy jest problem i lewica wręcz czasami próbuje nas pożreć, to znaczy jakby sukcesy tego ruchu, siłę tego ruchu w różnych momentach starała sobie przywłaszczyć jako swój, ponieważ w tej dziedzinie jakby pokrywamy się lewica i my w pewnych pomysłach na życie. Ale tak, Marta miała kiedyś jakieś aspiracje polityczne, to znaczy bardziej po prostu kierowane tym, że no trudno, no trzeba to zrobić, trzeba wejść w politykę, niż takim autentycznym pragnieniem, że nie jest polityczką z urodzenia. I startowała w wyborach we Wrocławiu, ale to jej pokazało, jak bardzo ten świat jest nieczysty, że tak powiem, i się zniechęciła. Ja natomiast zupełnie takiej aspiracji nie mam, bo zajmuję się czym innym, te rzeczy mnie satysfakcjonują, nawet więcej niż satysfakcjonują i nie mam zamiaru tego porzucać. Ale zgadzam się, że jest pewna pustka, która powinna zostać wypełniona. Jest dużo działaczek strajkowych, lokalnych w przeróżnych miejscach i część z nich chce iść do polityki. Część już jakiś czas temu wystartowała w takich samorządowych, lokalnych wyborach i dosyć dobrze im poszło. Ale też im wyżej idą w tej polityce, tym bardziej są zniesmaczone tym, co tam się dzieje i jak się odbywają rzeczy. Więc jest to taki skomplikowany temat. Jako strajk na pewno nie mamy takiego pomysłu, żeby przekształcać się w partię, o co byłyśmy wielokrotnie pytane, a nawet już czasami po prostu przyjmowano to za pewnik. I właśnie są takie sytuacje, że ludzie, dziennikarze starają się nas rozliczać, tak jakbyśmy były polityczkami, ale my nie jesteśmy polityczkami. Raczej widzę to w ten sposób, że osoby ze strajkiem związane w wolny sposób, jeśli chcą dołączyć do partii takiej, siakiej czy owakiej, bo u nas też jest tak, że nie wszyscy są za lewicą, to po prostu to robią, zasilają jakby tą partię oddolnie, ale u nas jest jedna dziewczyna, Kasia Kotula z Gryfina, która dostała się do Sejmu i jest po prostu taką strajkową dziewczyną jeszcze z 2016 roku, która jest już dzisiaj polityczką i już wydaje mi się, że jest już rozpoznawalna wystarczająco jak na taką debiutującą. Więc są takie postacie, tylko że potrzeba nam ich więcej. No problem polega na tym, że uczciwy człowiek, który chce uczciwie coś zrobić, bo
bo w to wierzy, w momencie, kiedy styka się z polityką, dowiaduje się, że tam jest bardzo ciemno. I jak chce pozostać dalej uczciwy, to się po prostu często wycofuje. No i to jest ten problem. W ogóle polityka jako taka musiałaby inaczej wyglądać. I my to, też to postulowałyśmy, że nawet nie tyle chodzi o to, żeby przejmować władzę, tylko żeby zmienić w ogóle system rozmawiania z ludźmi, głosowania, podejmowania decyzji. Dużo rzeczy można robić wspólnie. One nie muszą zapadać tylko przez tych wybrańców, którzy się starają o nasze względy tylko raz na 4 lata, a potem robią, co im partia każe. Że ten system cały powinien inaczej wyglądać, bo tam jest jakby, do polityki dostają się ludzie, jakby spojrzeć jakoś procentowo, to chyba głównie z selekcji negatywnej. Im ktoś jest cwańszy, wredniejszy, nie wiem, wyposażony w jakieś chore ambicje, tym wyżej dochodzi i jeszcze potrafi robić intrygi dookoła. Ojku, przepraszam, ciągle mi słuchawki spadają. A dla tych takich ciężko pracujących, uczciwych i często nawet nie znamy ich nazwisk, bo oni nie występują w telewizjach, oni po prostu tylko odwalają robotę. Więc jest problem z tą polityką. Powiem pani, że może idzie ku dobremu. Mieliśmy rozmowę z jedną z polityczek, która zasugerowała, że w ogóle politycy powinni być opłacani od aktywności. No i powiem pani, że bardzo mnie to zaskoczyło, że inny polityk właśnie tak uważa. Albo że polityk tak, może tak. Ktoś, kto osiągnął coś. Także no. Ja bym bardzo chciała, żeby doszło do takiej dyskusji, jak inaczej może wyglądać polityka i żebyśmy wybrali jakiś inny, nowocześniejszy model, bo to jest model już po prostu przestarzały, anachroniczny. I na pewno da się to robić fajniej, po prostu fajniej dla ludzi, dla wszystkich. Dobrze, proszę Sebastian. Dobry wieczór wszystkim. Ja mam takie, znaczy słucham pani wypowiedź na temat polityki, polityków. No fakt, jest to niezłe bagno, natomiast no, pani zdanie kłóci mi się na przykład z zaproszeniem pana Michała Boni do Rady Protestu swego czasu. Bardzo dużo ludzi wam mówiło, że to jest chory pomysł, że pan Boni jako polityk PO jest po prostu totalnie szkodliwy dla całego ruchu. I no ale jakoś strasznie się upierałyście, że on jest po waszej stronie i każde wsparcie. No i to był taki jakby dla mnie strzał w kolano, to raz. Dwa, wydaje mi się, że nie idąc za ciosem tych pierwszych udanych strajków, mówię o ilości strajkujących, tak zrobiłyście dokładnie to samo co KOT, czyli zmarnowałyście totalnie potencjał tego, co mogło się stać. Ja rozumiem, że niechęć do konfrontacji siłowych jest głęboko zakorzeniona i były to kobiety, ale nie wierzę, że nie dało się zmobilizować, nie wiem, męskiej części społeczności, która was wspierała, po to, żeby po prostu doprowadzić to do końca, a nie zacząć się bawić w jakieś rady gabinetowe, w jakieś postulaty, jakieś takie dziwne rzeczy. I rozdrabniając to wszystko, po prostu, no dla mnie zmarnowałyście potencjał i to tak dość mocno. Okej, okay, więc mam tutaj dwa pytania o Boniego, na przykład polityków oraz o potencjał ogólnie, tak? Tak. Jeśli chodzi o Boniego, to jest dokładnie ten sam case, tylko w drugą stronę. Są politycy czasami z partii, które nie są mi na przykład super miłe, jak PO z różnych względów, ale zdarzy się tam jeden czy drugi polityk, który jest w porządku. I po pierwsze, Boni już nie był wtedy politykiem czynnym, w sensie nie pełni żadnej takiej funkcji ani w Sejmie naszym, ani w Europarlamencie. A po drugie, my go znamy z tej strony, osoby pomagającej nam bardzo mocno w Brukseli wcześniej. A drugie, to jest osoba, która jest po prostu bardzo, bardzo pracowita i pomocna. To nie jest osoba, która się pcha na wizję, żeby była wszędzie widziana. Więc to jest kwestia tego konkretnego człowieka. Tak jak mówiłam wcześniej, w jedną stronę, tak samo to działa w drugą stronę. Może być ktoś z partii, której niekoniecznie lubię, ale sam ten człowiek jeszcze... Poczekaj, okay. Seba. Proszę. Pamiętam, że jeszcze, nie wiem, gdzieś w jakimś 2017 roku, kiedy były protesty takie pod Sejmem związane z sądownictwem,
i zaczęto bardzo masowo wręczać nam mandaty za blokowania, za stanie na chodniku i tak dalej, to jedna z pierwszych osób, która poświęciła pieniądze na to, żeby po prostu płacić ludziom w takich sytuacjach, często studentom, to był też właśnie Boni, którego wówczas nie znałam, ale właśnie tak go poznałam, że wręczył mi pieniądze dla tych osób, którym te pieniądze później zaniosłam i tak zostały zapłacone mandaty. Także to wszystko działa w dwie strony. Boni nie był tam jako polityk, był tam jako osoba, która ma duży know-how, ma dużo kontaktów i która chce nam pomóc. I sprawdził się, bo w wielu tematach nam pomógł, na przykład w próbach znalezienia różnych takich narzędzi technologicznych do głosowania, do konsultowania i tak dalej. On mnie naprowadził na jakieś firmy czy systemy, które mogłyby być pomocne. Teraz kwestia potencjału. To jest rzecz skomplikowana, bo ty mówisz, że czy nie można byłoby zmobilizować męskiej części, że były konfrontacje. Nie jesteś w stanie zmobilizować nikogo, kto nie chce się konfrontować do tego, żeby się konfrontował. Tam były głównie, pomimo tego, że byli zawsze z nami mężczyźni, od samego początku dzieciaki. Tam były dzieci w wieku mojej córki, niepełnoletnie, które podczas legitymowania pokazywały legitymacje szkolne, bo nie miały dowodów. Ja jako matka nie byłam w stanie moralnie wziąć tego na siebie, że będę wzywać dzieci, widząc, że jest ze strony policji taka brutalność. Więc owszem, protesty się odbywały, ale nie, na przykład nie podbijałam i nie nawoływałam do tego, żeby... No po prostu nie mogłam. Ja osobiście uznałam, że to nie jest dla mnie coś, co chcę robić. Z drugiej strony był COVID, który oczywiście możemy wyśmiewać ze strony rządzących i ich oskarżeń o to, że spowodowałyśmy epidemię, ale my też same chorowałyśmy. Niestety to był taki czas, że protesty przypadły na czas pandemii. I wszystkie po kolei u nas, jakby głównie w Warszawie, ale nie tylko, chorowałyśmy. Później cierpiałyśmy na te wszystkie po-covidowe również przypadłości, które też nie pozwalały za bardzo żyć. I to się nałożyło na grudzień, styczeń, właśnie ten moment, kiedy energia może jakoś zaczęła podupadać. Więc tutaj są różne czynniki i wcale nie wyśmiewałabym się z tego, że przesuwamy potem pracę na inne pola, bo to jest najmądrzejsza rzecz, jaką mogłyśmy zrobić. Nie jesteśmy w stanie na ulicy pobić się o wszystko. Natomiast jesteśmy w stanie, bo jesteśmy wystarczająco inteligentne i mamy takie zasoby, pomyśleć, co można zrobić dalej i pokazać, że my też potrafimy rządzić, że my też potrafimy rozwiązywać sprawy i wcale nie musimy czekać na pana XYZ z partii XYZ, bo same mamy pomysły na to, jak to można zrobić. I o to proszę, właśnie wypracujemy je, położymy je na stole i naprawdę może się tak zdarzyć, że to, co wypracowała Rada Konsultacyjna przez kilka miesięcy swojej pracy, w momencie, kiedy zmienią się rządy, to będą podstawy różnych projektów. Na przykład w kwestii praworządności jesteśmy, ten zespół do spraw praworządności był blisko z justicją oraz wolnymi sądami. I to, co teraz się dzieje, ten, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, jakiś układ czy pakt dla praworządności, to jest też w jakimś sensie wynik tego, że te osoby się wszystkie poznały, że ze sobą przepracowały, przegadały wiele godzin. I to pączkuje i procentuje w różny sposób, w różnych dziedzinach, w jednych lepiej, w drugich gorzej. Ale proszę się nie wyśmiewać z tego, że potrafimy robić rzeczy również inne niż tylko protestowanie. Jak rozmawiam z osobami, które przyglądają się różnym organizacjom działającym na świecie, to wszyscy zawsze, kiedy opowiadamy o tym, co robią, są pod wielkim wrażeniem tego, że właśnie takie coś zrobiłyśmy, że to jest najmądrzejsza rzecz, jaką ruch może zrobić, wyjść poza ulicę. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, proszę, Aniu. Pani Klementyno, ja uważam i proszę poważnie zastanowić nad tym, nad tą partią polityczną, o ile no, to jest tam, no, te zasady gry nie są czyste, ale w Polsce jest większa tolerancja na polityków, nawet jeśli oni kłamią, wprowadzają w błąd i po prostu w społeczeństwie jest większa taka tolerancja. Nie wiem, czy mają Państwo założoną jakąś fundację albo stowarzyszenie, bo to też
też by było dobre rozwiązanie, żeby nawet tak kilkutorowo działać, jeśli chcemy coś zmienić. I wydaje mi się, że też ważne są takie rozmowy w kuluarach, że tak to określę. Nie wiem też, jakie mają panie plany, tak, ale to wydaje mi się, że tutaj, żeby cokolwiek zmienić, żeby młodzież zmieniła swoje myślenie, to jest i żeby się może nie tyle co zmieniła, bo młodzież już ma inne myślenie, ale żeby w jakiś sposób tutaj zadziałać na to starszej generacji społeczeństwo, to wydaje mi się, że no jednak politycy mają większe społeczne przyzwolenie na realizację różnych swoich celów. Być może to nie jest wszystko do końca fajne, ale no, takie mamy społeczeństwo, tak mi się wydaje. I ja powiem tak, my od początku, kiedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy w Polsce w domenie praw kobiet, czyli mam tutaj na myśli tak głównie 2016, weszliśmy w kontakt z Argentynkami, u których podobne rzeczy zaczęły się dziać. To częściowo, no w dużej mierze przez moje gombrowiczowskie sprawy z Argentyną związane. I okazało się, że w tych dwóch bardzo różnych krajach jesteśmy w podobnej sytuacji, podobne prawicowe rządy, podobne prawicowe pomysły konserwatywne i tak dalej. U nich to poszło ostatecznie w inną stronę, bo nastał lewicowy prezydent, więc osiągnęły w tym momencie takiego szczytu naszych protestów pod koniec, w grudniu, dokładnie pod koniec roku 2020 Argentynki osiągnęły to, że aborcja stała się legalna w ich kraju, ale jednocześnie jakby przez kilka lat szliśmy równolegle w kłopotach będąc. Natomiast w pewnym momencie Argentynkom udało się osiągnąć coś, o co my walczyłyśmy w tamtym momencie bardzo mocno, co się roznosiło mocno po świecie. I rozmawiałyśmy z nimi, jak one tego dokonały. I dokonały to właśnie w taki mniej więcej sposób, jak pani mówi. Bardzo ważna jest ulica, bo pokazuje namacalnie, wizualnie gniew i sprzeciw osób. Więc wsparcie ulicy, protestowanie na ulicy jest bardzo istotne. Natomiast one stworzyły całą kampanię na rzecz tej legalnej aborcji, która obejmowała bardzo różne aspekty, czyli na przykład lobbying wśród polityków, zahaczyła pani o coś takiego, tworzenie organizacji, zbieranie funduszy i tak dalej, i tak dalej. Tworzenie planów merytorycznych, projektów takiego na przykład prawa, jakie my byśmy sobie jako kobiety życzyły. I idziemy tym śladem i próbujemy też w ten sposób działać, łącząc wszystkie organizacje, które są chętne, żeby to ze sobą robić, bo to wymaga ogromnego wysiłku. To nie jest tylko kwestia strajku kobiet chodzenia po ulicach, ale to jest bardzo dużo różnych proceduralnych rzeczy, wysyłania pism tu i tam, prawników, więc na przykład jest organizacja Federa, która w takich rzeczach działa, nagłaśniania spraw, na przykład śmierci tych kobiet, które to spotkało w tym roku z powodu tego, co w tym Trybunale Konstytucyjnym zadecydowano i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to ogromny wysiłek, ale on wymaga połączenia sił, a nie konfliktowania się. One też miały masę protestów, przeogromnych protestów, masowych, zajmujących połowę miasta, które nie doprowadziły do niczego, tak jak nasz jakiś czas temu. Ale zakasywały rękawy, pracowały w ten sposób zupełnie oddolny, niewidoczny, mało seksy i tak dalej. Tak samo jak robimy my w tym momencie, angażując się w projekt na przykład lewicy dotyczący liberalizacji aborcji. Jak nie ten projekt, to inny projekt. Takich projektów może być jeszcze kilka, ale w którymś momencie będzie ten sprzyjający moment, że uda nam się to osiągnąć. I to nie jest tak, proszę nie myśleć, że jakiś jeden protest wszystko zmieni. To jest ogromna robota całej rzeszy ludzi i organizacji na różnych poziomach. I nie można się śmiać z polityczek, które robią to, co robią, bo one wykonują swoją robotę w tej sferze właśnie politycznej, gdzie na przykład my nie przebywamy. I gdzieś na innych forach, na przykład dziennikarskim, uświadamiającym ludzi, dotyczącym tych różnych przypadków, które się wydarzają. Także jesteśmy w trakcie robienia czegoś, wykonywania jakiejś kolosalnej roboty i żaden z tych aspektów, czy rada konsultacyjna, czy protest na ulicy, czy kolejny projekt, który przepadnie w Sejmie,
nie jest do obśmiewania i tworzenie na podstawie tego podziałów, tylko wręcz przeciwnie, notorycznego, ponownego konsolidowania się, bo cel jest jeden. Oczywiście, że to jest w naszym przypadku, jakby w tej sytuacji kwestia aborcji, ale tak naprawdę, jak już po prostu wiemy, to jest kwestia bardzo wielu rzeczy dookoła. W żaden sposób nie wygra się niczego, jak się będzie non-stop konfliktowało, a niestety po lewej stronie jest jakby specjalizacja w konfliktowaniu się. To jest też kwestia jakiejś dojrzałości. My jesteśmy w większości takie jakby stałe osoby napędzające strajk w Warszawie i w tych przeróżnych miejscowościach, 200, 400 czy nie wiem już ilu, osoby raczej, matki raczej dojrzałe. I my mamy też inne podejście jako takie organizatorki, takie pierwsze organizatorki, które coś ruszają. Natomiast to inaczej wygląda, kiedy na przykład dochodzą do nas osoby młode, mają mniej doświadczenia, z lubością wchodzą w przeróżne jakieś machinacje, które dookoła się odbywają i to niestety rozprasza nas i traci się na horyzoncie ten cel główny. Celem jest osiągnięcie tego, co chcemy, liberalizacji prawa. Nie osiągniemy tego poprzez kłócenie się. Dobrze, bardzo dziękuję Pani za poświęcony nam czas i również dziękuję wszystkim słuchaczom. Zapraszamy jutro, na jutro. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, jeśli była może niezrozumiała albo mówiłam za szybko. Może jeszcze kiedyś nam się uda porozmawiać. Spróbuję wolniej. Super. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Слава Україні! Героям слава!